Siemanko ludzie, z tej strony Gryfcie, witam was w kolejnym odcinku z Overlord Rising Hell. Słuchajcie, posuwamy się dalej, brzmi trochę niefortunnie. No to znaczy ruszamy się dalej, jeżeli chodzi o... O kurwa. Oberon się obudził, tak? To Oberon był. Mam go lać czy nie? O fuck. Si ziomek, dobrze czujesz? Co ja mam z nim zrobić tutaj? No na punk mam go lać, tylko ja nie wiem do cholery jak mam go zlać. Bo on mnie cały czas tutaj nawala. Ała. Mogę go bić, czy go nie mogę bić? To jest dobre pytanie. Tutaj gdzieś za nim jest jakieś przejście. Aha. Delikatny damage nam wbija, my nie możemy mu nic zrobić. W gruncie rzeczy. A, to mu mamy zrobić, no i dobra. Trzeba było tak od razu, a nie? They are coming. Weź, idź ta. Nakopta mu jeszcze raz. Jezus, żaby tutaj przyszły. Ropuchy w sumie. Nie tyle żaby, to ropuchy. I to w jakiej ilości jeszcze? Porżnęło ich? Ja rozumiem wszystko, ale to jest delikatna przesada. Weź mu tam wpierdolta mu jeszcze raz. Ja się go tam nie boję. Ja bym sam tam się do niego przeszedł. Bym mu zrobił z dupy jesień średniowiecza. O fuck. Co to? Jednorożce teraz? No nie. Co chyba ze mnie kpicie, nie? Bo te jednorożce trochę jednak wytrzymują. O, super. No, lej tego. No, ale lejcie ostro. No to trochę gorzej, słuchajcie. No jakby nie było, dostaliśmy trochę pod... tutaj turbonymkach. Co ja gadam w ogóle? No idźcie go, zlejcie, no. No nie, jeszcze te dziady kościane. I ta zlejta go w pizdu. Co mnie to tam odchodzi? Ja sobie się tutaj zajmę nimi. Bo oni nie są zbyt mocni. On zginie czy co? On będzie tak... O nie, jeszcze trolle idą. No to super. Jeszcze troli mi to brakowało. Trolle, minotaury. No, zaczyna się, widzę, piękna impreza. Zlejcie go w pizdu. Macie mu w pierdol spuścić, no. Ja mam tutaj podejść. Do widzenia. Tu jakiś dziad sobie strzela. Dobra, dawajcie tego najpierw. Po kolei trzeba ich ciąć. Po kolei. No to mam trochę problem. Lejcie teraz jego. O, szlak, nie zdążyłem. No to pięciu. Pięciu to super po prostu jest. Dobra, zabijacie go, czy nie dacie rady? Jak nie dacie rady, to ja go już raczej zabiję. Tylko problem w tym, że ja tu nie mogę nikogo zrespić teraz. A jeden ziomek mu tam nie nawali za bardzo. No wygląda to słabo, słuchajcie. Wygląda to słabo. Ale jest walka z bossem, więc... trzeba sobie jakoś poradzić. No nie mogę ich zrespić, no niestety. Fajnie by było, gdyby tu gdzieś się dało zrespić.
Ale to, że ja ich tam zrespię, to nie znaczy, że oni tu mi przejdą sobie. Potrzebuję was tu. A wy nie wiecie, co macie zrobić, nie? Biedni. Ten jeden musi dupę skopać, no inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ja osobiście sam bym mu tam dupę skopał, ale niestety tam nie wejdę. No trudno. Będziemy musieli w takim razie poczekać trochę. O! Czyżby ginął? Dobra, wygraliśmy. Jest zwycięstwo. Widzę to po tym, że moi tańczą jak porżnięci. To ja mam go wyniszczyć, czy oni? Ja mam go wykończyć. Aaa, no dobra. Czyli ostateczny cios należał dla mnie. Czy do mnie. Okej, coś tam z tyłu się otworzyło. Coś tu możemy zabrać też. Więc warto by było. Co nam to tutaj daje, zobaczmy. Mam nadzieję, że coś ciekawego odblokujemy. Gdzie my jesteśmy? Bo ja nawet, kurde, nie wiem teraz. O! Ciekawe. O nie. Same kopalnie. To są krasnoludy, wniosek z tego. Okej, możemy sobie tutaj ponabijać, więc... What the fuck? Więc warto by było trochę sobie ponabijać. Tak więc let's go. W ogóle mam trochę mało HP, ale myślę, że jakoś to będzie dało się tutaj wytłumaczyć. Tak, tak. Się nagadasz zawsze. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Zobaczymy, jak daleko tutaj zejdziemy. Jezus Maria, wyskoczyli mi na twarz. Zasiekali mi jednego. Tutaj nic, tu nic. Tutaj trzeba wziąć się za nich. Ci panowie tutaj nie mogą przeżyć. Dobra, trzeba ich zniszczyć chatki. Jezus Maria, ile ich jest? Oni mnie tu zaraz zjadą, słuchajcie. Oh fuck! Ja stąd wieję. Oni mnie normalnie, słuchajcie, dojechali tam. Co jest ciekawostką. Bo jak rzadko mnie dojeżdżają, tak te mnie dojechały i to dość ostro. Dobra, idziemy. Pozbierajcie sobie rzeczy. I trzeba im pokazać, gdzie raki zimują. Tak więc let's go. Zasuwamy, panowie, z nimi. Ten kusznik mnie zaraz zabije, a to nie jest zbyt dobry mod. Ty. Zabił mnie, no nie, no wiedziałem, nie? Ja wiedziałem, return to the tower. Ale biednie, ja wiedziałem, że on mnie w końcu zabije. To było do przewidzenia wszystko, słuchajcie. Dobra, trudno. Golden Hills, przenośmy się tam. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj łatwo rozporządzić. Czyli bierzemy następnych. No i za dużo to już mi ich nie zostało. Więc trzeba będzie coś z tym zrobić, fantem. Dobra, jeszcze paru tych i możemy iść. Dobra, panowie, trzeba się na pewno ich pozbyć tam. Tak, wiem, byłem tu przed chwilą, no. I oni się od nowa zrespili, tak by the way. Oj, nie jest to nic dobrego. Naprawdę uwierzcie mi, że nie jest to nic dobrego. Dobra, tu dwóch. Muszę ich tak
po kolei, słuchajcie, nie mogę się na wszystkich rzucić, bo nas później wyciachają jak psy. Na pewno tych kuszników tam z góry trzeba zdzierać, bo oni robią tu niemiłosierną robotę. I to trzeba powiedzieć. Dobra, idą następni. I następni. I następni, i tak w kółko, słuchajcie. Trzeba im te chatki oczywiście poniszczyć, bo z tych chatek pewnie będą wychodzić następni. Mniej więcej tak to wyglądało wcześniej. Natomiast czy teraz to też tak wygląda, to nie jestem w stanie powiedzieć. Do widzenia. Przechodzimy sobie, oczywiście wszystko zbieramy, co jest możliwość zebrania. O! Jakiś artefakt nowy. Prawdopodobnie będzie on dodawał nam many, więc warto by było to zrobić. Okej. No mówię, trzeba te chatki w środku poniszczyć, bo jak nie, no to oni się będą respić co chwilę stamtąd. Tego to ja bym nie chciał zbytnio. No dokładnie, tak jak mówiłem zresztą. Rozwalcie to w cholerę. Okej. I pójdziemy tu do góry może. No to ci ciekawostka, bo tu jakaś klapa jest. Ślimak? Oh, thank you, mistress. These creatures may be deadly, but they have no blood but dwarves. Ciekawe. Mogę to zasunąć, więc chyba przydałoby się. Dobra. Super. Tutaj mamy jakieś przejście. He is no dwarf. Let us out. Let us out. Quick, before the guards return. We are a disgrace to our race. No ja nie wiem, czy ja chcę was tak uratować. Chociaż... O kurde, jest tu trochę tych drowlów, czyli krasnoludów, więc... O, może być różnie. Ogólnie ja chciałem wam tylko powiedzieć, że ja swoim to rzadko pomagam. Ze względu na to, że oni mają tu bić, a nie ja. Taką mamy hierarchię wartości. Ja to biję tylko jak już muszę. Jak widzę, że oni sobie biedni nie dają rady. Dzień dobry. O, wyszli z podziemi nagle. No i iść tego zabita tam na dole i... Rozwalcie to, co trzeba. Dobra. Tu rozwalone, tu rozwalone. Idziemy tam dalej w takim razie. Uwaga na ślimaki. Tak ten znak mniej więcej miał znaczyć. Dobra, pójdziemy w takim razie na te ślimaczki. Ja myślę, że oni tutaj zbyt dużo nie zrobią. O, chociaż są dość śmiercionośne z tego, co widzę. Ale tak poza tym to nic ciekawego w sumie nie wnoszą tutaj. Dobra, tu z dziury wychodzą ci. Ajajaj, nie mogę tak zrobić. Czyli możecie wszyscy tutaj wtolać. Super by było, dziękuję. I teraz w niego. Super. Dobra, teraz to odkręćcie, jak dacie radę w czwórkę. Oj, loj, loj. To będę miał przejście tutaj. O, fuck. No właśnie. Plunder the gold mine. Czyli mamy po prostu sobie pójść splądrować. A jak odkręcicie, to będzie super. Ja bym sobie poszedł moich pozbierać trochę, bo jest ich co najmniej mało. Tutaj widzę, że jakieś się dzieją wiksy. Natomiast ja to bym chciał sobie pozbierać. Właśnie. Pozbierać minionki, tak żeby miał kto latać. I zasuwamy. Zasuwamy tam w dół, bo tam jeszcze coś zostało do odkręcenia prawdopodobnie. Bo widziałem, że pokazywało mi 5 jako ilość minionów, które potrzeba do tego. Aha, to było to po prostu z tym przesunięciem.
To nic ciekawego, ale tam się w sumie da wejść na górę, więc warto by było, myślę. O, rozwalcie sobie to, macie rację. Macie, rozwalcie te barykady. Cieszcie się, dzieci. Masakra jakaś, masakra, słuchajcie. Dobra, wchodzimy tutaj na górę. Mam nadzieję, że tu coś ciekawego będzie. Oprócz tego, że są elfi. O kurwa. Jakieś złota, ślimaki, nie ślimaki. Warto by było tutaj się przejść. O fuck. Cofajcie się. Przecież to jest jakaś rzeźnia. O, ślimaczki sobie wyskoczyły, super. Podoba mi się to. O kurde, tu są jacyś dranie. Da się tam jakoś zejść? Nie da się niestety. Więc jedyne co to mogę sobie stąd strzelać. Te ślimaki w końcu wykończą, to siłą rzeczy. No ja tylko, że oni też te ślimaki wykańczają, więc... W sumie nie wiem ile w tym prawdy co ja mówię. Ja niekoniecznie chciałem to zasuwać, słuchajcie. Więc czemu oni mi to zasunęli, to nie wiem. No właśnie, chciałem ich tam lać. Dokładnie. Dokładnie, chciałem pójść ich tam wszystkich zlać. No. Tylko ich wlejcie, nie? Bo to tak wiecie, że wy se strzelacie, to nie zmienia faktu żadnego. Tak, wygląda to słabo. Tutaj niestety nie mogę nigdzie przejść. Ci moi se będą tylko do nich strzelać, tak? Znaczy rzucać sobie po prostu. No i na razie to w sumie tyle. Nic innego niestety mi nie pozostaje, a tu jest coś takiego fajnego, jak widzicie zresztą. Więc warto by może było tutaj przejść się. Tutaj jest przejście, ty. Mamo debil. Po prostu mamo debil. Po prostu mamo debil. Że ja tego wcześniej tu nie widziałem, nie? No tak to byśmy to tylko odsunęli i byśmy to olali. No a tak to no niestety. Dobra, idziemy na górę olać to. Dobra, trzeba ich tu spłonąć wszystkich. Nie ma tu co gadać za dużo. Zabił mnie, no jakim cudem, no? Ja pierdziul, dobra, return to the tower. Ewidentnie odcinek faili, słuchajcie. Ewidentnie. Dobra, z tego towera to się stąd kopnijmy do tego Golden Hillsa. Nic innego nam nie pozostaje. W ogóle mamy dość mało już minionów, które możemy zbierać, więc warto by było się też poświęcić temu. Bo właśnie tak jak widzicie, nie zostało im nam zbyt dużo. O kurka, ja to już prawie nic tutaj nie mam. Co jest śmieszniejsze. No bo trzeba owce, słuchajcie, wybijać. Trzeba wybijać owce. Oczywiście oni się na nowo tutaj zrespili. Więc też jest, no powiedziałbym, że kolorowo. Aj kurde. Do dupy taka zabawa. Dobra, gdzie my nie byliśmy? Na samej górze nie byliśmy raczej. Ja mam nadzieję, że coś tam ciekawego jest. Aha, nie, byliśmy, tutaj był ten artefakt. Dobra, czyli tutaj to miejsce odpada. Więc możemy iść jeszcze tu i tam w dół. A jako, że wolę iść tutaj niż tam w dół. Bo w sumie tam w dół to by mi chyba nic nie dało, dokładnie. Więc wolę iść tu, pójść jeszcze raz tutaj do góry i zebrać to, co mamy tam do zebrania. Nic innego nam nie po... O kurczę, ciekawostka. Na pewno się przydadzą. Dobra. Tych, co mam najmniej. A nie, bo oni tam same ślimaki zostały, słuchajcie. Co jest ciekawostką. Same ślimaki tu zostały? Ale jaja. No te ślimaki po prostu ich zjadły. To ci ciekawostka, naprawdę. No tego to mi nawet nie próbujcie odsuwać. No to tutaj mamy trochę do pozbierania w takim razie. Więc warto by było to zrobić.
Dobra, zbierajcie śmiało, nie ma to tamto. Tutaj macie jakieś te. Ja bardzo chętnie to sobie pozbieram, bo naprawdę brakuje mi tych minionów. A są mi one potrzebne cholernie. Raczej jest tu jeszcze coś, co mogę sobie pozbierać. Radzę uciekać, bo odpaliłem dwie miny. Co nie jest zbyt inteligentne, powiedziałbym szczerze. Okej. O, HP tam jakieś jest większe. Złoto oczywiście. Wszystko, po prostu wszystko. Ale okej, musimy stąd wjechać. Tu nic innego nam nie pozostaje do roboty. Został nam tylko ten golem, ale ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, tak szczerze powiedziawszy. Bo czy to mi coś da? Czy to ruszy fabułę? Tak naprawdę nie wiadomo. Tak naprawdę nie wiadomo i będzie trzeba chyba jednak spróbować, no bo co innego nam pozostaje. No ale nawet gdyby, to nie w tym odcinku. W tym odcinku donosimy tą naszą żabę miniona do końca. Miejmy nadzieję, że nam to coś da. Tutaj nie ma już też nic. Donieście to tam i się dowiemy wszystkiego. No. I jestem ciekaw, co to jest za spell. Co to może być za spell? No i co nam powiedzą? Aha, czyli mamy większy defense, większy atak minionów. Okej, czyli są dużo silniejsze po prostu. Tak reasumując to, co mówiłem. No ale okej, zakończymy sobie ten odcineczek. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć. Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj.